tak jakby to był jakiś, słuchajcie, może barek, że tutaj ludzie sobie na przykład przygotowują drinki, tak siedzą i tutaj są właśnie nad basenem? Nie. Tak się przyglądam, czy coś tu rośnie, jakieś ziemniaki, czy coś. Ale na razie jest przepiękny, duży taras, słuchajcie. Pergola będzie. Pergola. Właśnie mówiłam, że wszyscy chcą pergolę, dlatego że my mamy pergolę. I to teraz zaczęło być modne. W samym centrum Lidl nieruchomość, willa, która będzie miała aż 5 pokoi. 5 plus 1, czyli 5 pokoi i 1 salon. Słuchajcie, stoję tutaj koło niedokończonego basenu, a pan mówi, że będzie tutaj również pergola. Wydaje mi się, że właśnie po tym, jak ja zbudowałam pergolę w swoim ogrodzie, no to teraz zaczyna być to po prostu modne. Słuchajcie, willa jest naprawdę ogromna, jest przeogromna. Pokażę wam, gdzie to jest właśnie w Lidl. Pokażę wam widok z drona. Jest tu kawałek do morza, ale jesteśmy w mieście. Jesteśmy trochę w mieście, trochę poza miastem, dlatego że za mną piękna łąka, piękna zielona łąka. Słuchajcie, tak prezentuje się ten dom. Oprowadzę was po środku i nie jest jeszcze wykończony. Cena tego domu to 12,5 miliona liry. Mówiłam już kiedyś, że ceny w Lidl są naprawdę bardzo atrakcyjne. Te nieruchomości są nowe. W środku będą w pełni wyposażone, wykończone. Słuchajcie, tutaj właśnie są nawet płytki. Ktoś mi kiedyś napisał, że chciałby wiedzieć, ile właśnie kosztują materiały takie budowlane, ile kosztuje właśnie wykończenie domu, PCV i takie rzeczy. Sprawdzę tak naprawdę ceny i wam podam. A teraz zaproszę was do środka i pokażę wam, jak to wygląda. No to mamy standardowo ogromny salon. Wydaje mi się, że to będzie salon z kuchnią. Mamy podwieszane sufity. Tutaj wydaje mi się, że będzie kuchnia. Tak, no bo są jakieś tu rureczki. No i tak to wygląda. Będzie taras. Tutaj mamy basen. Pan właśnie mówił, że będzie też pergola. No to bardzo fajnie, dlatego że będzie to zagospodarowane. Tutaj mnie ciekawi, co tu będzie. Taka wnęka jest na dole. Co tu? I tu takie okienko. Nie potrafię sobie jeszcze wyobrazić, jak to będzie wyglądać, ale ściany są już zrobione. Będą pewnie wstawiać drzwi i całą resztę. Tutaj mamy standardową łazieneczkę. Tutaj pewnie będą drzwi główne, wyjście główne. Widzicie, wszędzie są podwieszane sufity. Teraz wejdę sobie na górę. O, fajny, fajny, szeroki korytarz. Tak musi być dużo miejsca. Ostatnio chodziłam dużo po takich starych nieruchomościach, to tam są takie, wiecie, wąziutkie korytarze. Słuchajcie, wszystkie te sufity są podwieszane. I teraz tak, ma być tu 5 pokoi. Zobaczymy, czy tyle jest. Pokój numer 1 jest tutaj. O, piękny. Z przepięknym, dużym oknem. Naprawdę okno jest przepiękne, duże. Tak jak mówię, jesteśmy tutaj w środku Lidl, ale mamy dużo właśnie przestrzeni, dużo jakichś takich pastwisk.
taka łąka. Wszędzie wokół są budowy. To jest takie miejsce, które właśnie się zaludnia. Miejsce inwestycji. Mamy tutaj łazienkę. Jest wylewka, ale chyba mogę stanąć. Na tych budowach to też nie wiem, czy coś jest gotowe, czy mogę tu stanąć. Słuchajcie, bardzo ciekawe, dlatego że tu też jest jakby w łazience podwieszany sufit. Bardzo duża łazienka będzie. Tutaj kolejny pokoik wygląda tak. I on ma takie już inne okna. Ma trzy okna, ale takie wysokie. I kolejny pokój jest tutaj. No i tu będzie pewnie sypialnia, dlatego że tak mi się wydaje, że jest właśnie tak na środku, żeby stanęło łóżko. A, okej. Okay. I tutaj mamy, słuchajcie, takie małe balkoniki wychodzące przez to okno. I tutaj duże okno i widok na pastwisko. To widok na pastwisko to jest bardzo rzadkie w Turcji, tutaj nad Morzem Egejskim. Czekajcie, gdzie ja chcę wyjść? A, okej. Okay. Bo weszłam do łazienki zamiast na kolejne piętro. Mamy kolejne piętro, zobaczymy co tam jest. Zazwyczaj na drugim piętrze znajdują się właśnie albo pokoje, albo tarasy. Zobaczymy co tu będzie. Okej, okay, czyli tu jest parter i dwa piętra. Wchodzimy tutaj do pierwszego pomieszczenia. No to słuchajcie, to jest taki pokój poddaszowy. Widzicie? I on ma okno i ma spad. Fajnie, można tutaj zrobić właśnie pokój gościnny, albo jakiś salon, albo jakąś salę kinową. Tutaj wchodzimy. No to też naprawdę ogromny pokój i piękny taras. No, no to jest na... Tutaj mamy właśnie widok na pastwisko i tutaj mamy wejście na taras. Naprawdę, powiem wam, że bardzo mi się to podoba, bo nie jest to zabudowane. Pytanie, czy tego nie zabudują, bo na razie to tak, znajdujemy się tutaj przy głównej drodze. To też fajnie, dlatego że słuchajcie, szybko przemkniecie do Altinku na imprezę albo na shopping. Bardzo ładny widok na góry. W ogóle przepiękne jest dzisiaj niebo. Tutaj też jest zabudowa domów. No i tutaj to zielone pastwisko. Ciekawe, czy to zabudują. Tak się przyglądam, czy coś tu rośnie, jakieś ziemniaki, czy coś. Ale na razie nic. Przepiękny, duży taras, słuchajcie. Ogromny taras. To jest kawał takiego dużego tarasu. Fajnie. I coś tu jeszcze jest. Tu jest chyba jeszcze, ale okej. Okay. Jest łazieneczka, ale taka już mała łazienka. No ale też chyba będzie miejsce na prysznic. Jest okno i mamy tutaj ten taras. Mamy dwa wyjścia na taras. Fajnie, bo i z korytarza, i z pokoju. 12,5 miliona to jest tyle złotówek. To wszystko tutaj będzie wykończone na cacy. Tutaj wokół domu, koło tego basenu macie dużo miejsca. I właśnie macie takie coś. Kto wie co to jest? Ja nie wiem co to jest. To wygląda tak jakby to był jakiś, słuchajcie, może barek. Że tutaj ludzie sobie na przykład przygotowują drinki. Tak. Siedzą i tutaj są właśnie nad basenem? Nie wiem. Mamy też kawałek ziemi małej, no ale tak jak właśnie mówię, w Turcji ta ziemia koło domów jest mała. To nie jest tak jak w Polsce, że wiecie, ludzie mają tyle miejsca i trawa albo co oni mają, te małe cegłówki, kostka brukowa, nie? To tu tak nie bardzo. No i jest fajny basenik. Kawał domu. Powiem wam jeszcze przy okazji, żeby coś wam tu poopowiadać, że nagrywamy ostatnio, w ogóle bardzo dużo ziemi nagrywamy i powiem wam, że ziemia bardzo schodzi. Bardzo dobrze ziemia się sprzedaje tu w Turcji, dlatego że na przykład jest jakiś kawałek ziemi z bardzo ładnym widokiem na morze za 2 miliony lir. To powiem wam, jest naprawdę niedużo, a taką willę możecie postawić podobno za super cenę. Nie wiem jak jest w rzeczywistości, natomiast te domy, no też się sprzedają głównie właśnie obcokrajowcom. I o czym zaczęłam mówić, że ziemie się bardzo sprzedają. No, Turcy naprawdę wykupują te ziemie. I wiecie, jak ktoś ma kasę i w ogóle smykałkę, to stawiałam sobie takie domy. Albo właśnie pod inwestycje. No, także taki tip na dzisiaj, że opłaca się inwestować w ziemię, kupować ziemię, nawet jakieś skrawki, bo ziemia fajnie nabiera na wartości i ziemia się bardzo dobrze sprzedaje.
zaczęłam jeszcze mówić o tej ziemi, dlatego że nawiązałam do tych materiałów wykończeniowych. Ktoś zapytał, ile to kosztuje. To słuchajcie, ten standard wykończenia w Turcji, ten deweloperski albo nazwijmy to inwestycyjny, jest taki, że w cenie właśnie domu czy mieszkania zawsze macie wykończenie i te elementy białe, na przykład właśnie wyposażenia łazienek. Nie wiem, ile to wszystko kosztuje. Patrzcie, tutaj są właśnie już płytki przywiezione. Pewnie zrobię odcinek i trochę więcej Wam powiem właśnie o tym, ile kosztuje taka wykończeniówka, czyli jakieś płytki, jakieś takie głupotki do domu. Cześć, mąż mi jeszcze podpowiada, jak to będzie wyglądało, dlatego że to jest nieskończone. To tutaj w rogu, słuchajcie, będzie kominek. Ja tego nie zauważyłam, ale rzeczywiście jest dziura na kominek. Więc tutaj będzie kominek, bardzo fajnie, dlatego że rzadko się coś takiego zdarza, ale będzie kominek. Tam, gdzie pokazywałam Wam na górze taras, to tam ma być ten taras zadaszony pergolą, więc naprawdę super. I tutaj będzie kabinet, tutaj jest motor dla grill. Cool. Dla basen jest motor tutaj, tutaj będzie kabinet i barbecue. They will close the motor here and to look good. And barbecue they will do also. Okay. And teraz pergole będzie. Pergola. Właśnie mówiłam, że wszyscy chcą pergole, dlatego że my mamy pergole. I to teraz zaczęło być modne.